Dzień dobry, witam w studiu Tulipan, które właśnie wznawia swoją działalność powakacyjną. Chciałam powiedzieć, że warto jest spędzać wakacje w galeriach i muzeach. Ja jestem taką osobą, bo plaży nie lubię, więc stanowczo lepiej się czuję w galerii, a najlepiej się czuję w galerii albo w muzeum w Paryżu. Nie to, żebym się chwaliła, ale właśnie wróciłam z Paryża, gdzie dwie rzeczy były naprawdę interesujące. To była wystawa ekspresjonistów niemieckich Berlin, lata 20. Centre Pompidou. Ogromna, przecudna wystawa, która jak się patrzy, to pomaga zrozumieć hitleryzm. To znaczy sztuka stanęła na takiej brzytwie, ludzie stanęli na takim, byli w tak niesamowitym miejscu i czasie, że wszelka ohyda, wszelka przemoc stawały się pewną normą. I to jest ta wystawa. Jeżeli ktoś może, ona jest jeszcze czynna, może już nie jest czynna. Ona jest chyba jeszcze czynna do 15 września. To strasznie polecam, naprawdę dla tej wystawy warto polecieć do Paryża. Druga rzecz, która na mnie zrobiła ogromne wrażenie, mianowicie Chirac zrobił, chciał coś po sobie zostawić, jak każdy mer miasta, i po prostu zrobił Muzeum Sztuki Afrykańskiej. Kolos niewyobrażalny, ale są takie eksponaty ze wszystkich jakby regionów, gdzie jest sztuka prymitywna. Są bębny 3-metrowe z jednego kawałka drewna, coś niesłychanego. I chciałam powiedzieć tylko to, że te muzea mają wyjątkowo piękne sklepy muzealne, w których można sobie kupić jakieś repliki czy coś. No nasze muzea strasznie z tym słabo stoją. Można by się przyjrzeć, jak to w ogóle robić. No i w ogóle Paryż. Chciałam powiedzieć, że mam satysfakcję, bo jestem tępicielem brud. I chciałam powiedzieć, że Francuzi nie noszą brud. Chciałam też powiedzieć, że Francuzi noszą dłuższe włosy, to znaczy takie, że można za ucho założyć i mają grzywkę, jeżeli mają oczywiście z czego. Aczkolwiek jest bardzo, bardzo dużo mniej łysych niż w Polsce i w Warszawie szczególnie. Także nie ma takich chłopców z Hitlerjugend podgolonych i jednocześnie drwali z podpisza. I to bardzo jest miłe. Znaczy, nagle się patrzy, jak chodzą mężczyźni w marynarkach, mają dłuższe włosy, widać im zęby, jak się śmieją, mają zęby. Szalenie to jest wspaniałe. O sklepach nic nie mogę powiedzieć, bo jak już pochodziłam po galeriach, to mi zaczęły boleć nogi, już nie pochodziłam po sklepach, ale generalnie podróże kształcą. To była moja pierwsza podróż z samolotem od 2 lat. Także jestem bardzo dumna, że się zdobyłam i teraz już będę latała jak najęta.